W końcu początek mojej przygody na One Bloku. Witajcie, widzowie! Łukasz, co ty tu robisz? Dołączyłem do gry. Kurde, przecież ty nie umiesz grać w Minecrafta. Ale chcę się nauczyć w końcu. A ty kim właściwie jesteś? Nie wiem, co ja tu robię. Najwidoczniej to jest serwer multiplayer, słuchajcie. Więc jesteśmy we trzech zamknięci na tym Octo One Bloku. Ja, Jack Frost oraz Grzesiek i to polega na tym, że kto pierwszy zrezygnuje i zejdzie stąd lub też zostanie zrzucony w wojda, ten przegrywa, więc zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. A my właściwie co powinniśmy robić? Nie mamy broni, nie mamy nic. No siema panowie, Zipek, siema. Patrzcie co dla was przygotowałem, mamy tutaj takie coś. Jak to Minecraft, musicie sobie skraftować parę rzeczy w dzisiejszym odcinku, więc na początek zaczniemy od tego, a po co to jest, musicie wykminić. Okej, czyli tutaj mamy dwa złączone sticki i trochę pajęczyn, czyli z tego możemy zrobić sobie wędkę, a tam są przekąski, więc głodować nie będziemy. Osoba, która pierwsza zdobędzie jakąkolwiek przekąskę, ta wygrywa, a dwie pozostałe tracą swoje życia, bo tak się składa, że macie w tym momencie każdy z was po 3 życia. I jak stracicie wszystkie, to spadacie do wojna. Tylko nie to. Dobra, panowie. Kraftowanie wędki jest na szczęście bardzo proste. Ty grałeś w Minecrafta, nie? Kiedyś coś tam się zdarzyło, ale... Coś chyba wiem, że trzeba pajęczynę połączyć z patykami. Całe szczęście. Więc jest to w szeregu było. To w szeregu. Much later. Dobra, zobaczmy. O! Nie, serio. Dobra, wiesz co? Ja nigdy nie byłem dobry w łowieniu. Twoja kolej. Ja kiedyś coś nieco łowiłem, więc może mi się uda. I żeby naprawdę tak się nie zamachnąć, żeby nie wylecieć z boksa od razu. Wow. Aj, blisko! Bliziutko! Było to kółeczko robię, teraz było bliżej. Do przodu. Może w craftingu nie jestem za dobry, ale proszę bardzo. Trzymaj wędkę. Dziękuję. Przy łowieniu. Ej, to jest straszne w ogóle, że cały czas jesteśmy na krawędzi i ja boję się, że zrobię krok za daleko. Dobra. Yes! Co? Jak? Słuchajcie, wielkiego szczupaka złowiliśmy. Złowiliśmy, chłopaki! Złowiliśmy sobie razem. Nie no, współpracujemy. Razem pojemy, no. To jest konkurencja, więc... Chyba nie przeskoczysz tej wody. Przeskoczę. Komuś przyniosłem. Bardzo się cieszę, dzięki Łukasz. Ja ani trochę. O nie! Uwaga, patrzcie, to będzie piękne złapanko. Aj, bliziutko! O nie, bo to jest tutaj zaplątane! O nie! To samo, nie puściłem, była za krótka. Do chrupki. A teraz ja trzymałem linę, stary. Patrz! Będzie popcorn w karmelu. Bierz się! Da się, no. Supłem polecić. Tak, supłem możesz to podciągnąć. A jak to przyciągniesz, to się po prostu położymy i weźmiemy. Teraz jest chyba git, pod wodą będzie. Dawaj, przesuwaj tam. Będzie. Dawaj, cały czas. Tam jest supeł, może tak. Się uda. Ale let's go, dawaj. Yes! Złowione. Yes! Będzie. O nie. Jest! Złowiłeś. Jest pierwsza rzecz. Tak jest. Czyli on wygrywa, my tracimy życie. Łukasz, przykro mi bardzo. Ała! Bolało! Au! Dobra, tu się... Panowie, ty sobie spokojnie konsumuj, a wy macie kolejne zadanie. Tak. Znowu podobnie będziecie strzelać na zmianę, tym razem z łuku, bo tarcza znajduje się w tam oto miejscu i ten, kto strzelił po prostu bliżej środka, ten wygrywa. Przypominam, że po tym challenge'u jedna z osób będzie miała tylko jedno życie. Ja kiedyś ćwiczyłem ucznictwo. Serio? Co nie. Aj, czarna! Ale większą częścią na czarnym polu było, to prawda. Okay. Dobra, ludzie, celujemy w sam środeczek. Aj! Nie, co jest? Trzeba na pełnej, tu nie ma, to jest takie słabe, że trzeba na pełnej. Niego, dobra, panowie, środek. Nie! Ale się nie przyczepiło w ogóle. No, ale wygrałeś, zdecydowanie. Jest! Trickshoty to moje życie. To było piękne, Łukasz. Dzięki, chcę nagrodę. No to przykro mi, panowie. No, przestań nas bić. Ej, czyli ty masz jedno życie, Ernest? Ja mam jedno życie, jesteś Minecrafterem. Serio? Ja grałem na modach, okej? Dobrze. Na modach.
Ja pierniczę, jak to odpadniesz, to będzie śmiech na sali. Panowie, czas na kolejną rundę i w tej już ktoś odpadnie. Chyba, nie, bo wiadomo. Tak, jeżeli ja skopię, to odpadam. Tak, jeżeli ty skopiesz, to odpadasz. Więc macie craftingi i macie powiedzieć, co wyjdzie z tych craftingów. Łukasz, twój crafting wygląda tak! Wow! To jest pochodnia. Kurde! Yes! Przed chwilą sobie w głowie tak pomyślałem. Dobra. Patyk? Ernest, twoja kolej. Piecyk. Dobrze, jak o, wszystko. Skubany. Ej, za łatwe miał. No. Co masz? Nie wiem. TNT? Dobrze. Przyjemne, bo ta runda, kurde, nie zmieniłbym waszek nigdy. Dobra. Nie wiem, farta jak cholera. No. Czas na kolejną rundę, Łukasz. Czy ta rzecz to jest chociaż brąz? No widzisz przecież, nie? No, widzę, dobra, nie wiem, to jest kostka brązu. Z tego się tworzy. No i niestety... Łukasz odpada. A co to na było? Na razie stracisz życie niestety. Stracisz ale życie. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze. Ostatnie. Ernest, czas na twoją kolej. Biblioteczka. Jak szybko, no dajcie chwilę się zastanowić, co? Załatwę miał. Stary, wiesz ile ja grałem? Czy to jest kilof diaksowy? Dobrze. Yeah, tak proste. Dobra, łatwe. Lecimy dalej. Kolejna runda, bo dwie osoby muszą stracić życie. Mam nadzieję, że to Ernest będzie. Panowie, czas na trudniejszą rundę. Uwaga. Co to jest? Możesz zaczynać. Ja się muszę zastanowić. Czy to było coś do jeżdżenia? Tory jakieś, czy nie? Tak? No tory, tak? No, yes! Tory, no! Yes! Jak on to robi, no? Nie! Yes! To jest twoja kolej. Dobra, to jest... Mocne, mocne. Czekaj. Czy on nie wie? Czy to się właśnie dzieje? Minecraftowiec, 11 lat, nagrywa Minecrafta. Bo ja mam dwie wersje. To jest obraz? Nie, czekaj. To jest item frame. Obraz. Niestety, ale to jest obraz. No to kurde, pierwszy ten frame'a. Pierwsze słowo do dziennika, drugie do świetnika. No tak, no. No to właśnie, jak pierwsze, akceptować? No pierwsze do dziennika, drugie do świetnika. Zagrajcie fabrykami nożyce. O! Dobra, dawajcie, do trzech. Nie, trzy, cztery. No nie, czyli przegrywam niestety. Ernest, czyli sprawdził się najgorszy scenariusz. Odpadam. No, stary, nie zgadł. No nie! Ja pierniczę. Ernest powinien zniknąć teraz. Jeden został. No panowie, została was tylko dwójka, więc najwyższy czas na zespołowanie troszkę potworków. Tak. Kto dostanie, ten przegrywa. Uwaga! Nie, ale nie, czekaj. Tylko Grześka, bo on ma dwa życia. Dawaj, nie! Trzeba było być tak sprytnym jak ja i stanąć na krawędzi. To nie było Nie. Zombie nie był płatnym zabójcą. Kto by pomyślał? Jeden kontra jeden? Kto wygra w tym challenge'u, wygrywa cały odcinek. Niesamowite. Panowie... Nie wiem, jak to się stało. Spójrzcie na to. No i panowie, musicie złożyć. Kto pierwszy złoży w pełni, zupełnie ten zestaw, no to wygrywa. Całkowicie? Tak. To musi być 100%. Dobra. Możecie sobie wybrać, masz swoją połowę. Który chcecie? Chcecie na pewno tak, jak macie? A może odsuniemy? Dobra. One powinny mieć tyle samo elementów. W lewej czy w prawej? W lewej. Masz. Dobra. Dzięki. Ej, dobre to losowanie. Ja też nie wiedziałem, na czym polega, ale udało się jakimś cudem. Mamo, ostatnio składałem takie Lego. Zarąbiste. Co ja w ogóle się opieprzam w takim razie? Ej, bo to czas leci. O nie! To jest wielka instrukcja. Numer jeden. O kurde mol. Panowie, wróciłem na game modzie, jak wam idzie? Ja myślę, że na game modzie ja mu pomogę, co? Tak. Najpierw jedynka, paczka jeden. Zipek, masz paczkę jeden? Poczekaj, no podzielimy dwie paczki. Ja odpadłem przed chwilą, czemu ja... A nie chcesz, pomogę? Gorzej. Chcesz. Odpadłem z jakiegoś powodu. Ej, ale czekaj, bo nie może się powieszać. Tak, jedynka, to jest jeden. Osobno idzie. Najpierw, no i już mu skopałem. No nie. Teamwork przeciwko nam póki co tutaj jest. Wszystkie postacie. Cały czas oszukują. No, dobrze idzie. Dobrze idzie. Razem robimy, ja na game modzie będę. Nie. 2 hours later. Jedyne co mi się udało złożyć to ludzika, nie? O, marshmallow. To jest taki ładny. No. Fajny. On taki powinien być. Tak, on już jest złożony. Jeszcze zipek drzewo, jeszcze to, dawaj, szybko. A nie, jeszcze, muszę krowę ściągnąć. Szybko, ile on ma... Aha. Ej, gdzie jest moja instrukcja, ej!
co się tu stało? Łukasz porwał nam instrukcję. No nie! Zatrudnił Zipka, który jest mistrzem Lego. I dodatkowo wszystko w tym challenge'u jest niesprawiedliwe. Czy macie na cokolwiek, czy macie dowód? Czy macie dowód na cokolwiek? Łukasz, tutaj. Tu? Nie, bo miłość też jest konspiracja. Wow, skończyłeś! Dobre! Ej, pa! Pa na to! Jeszcze w środku wszystko jest! O kurde! Nice, Łukasz, jesteś najlepszy! Czy ja znając najmniej Minecrafta wygrałem cały challenge chyba tak. Tak. Mocne gówno. Mocne. Trzeba było nawalać z ciebie mieczem jako zombie, jak nie Grześka. Ej, to prawda. Jakimś cudem wygrałem ten film. Nie wiem jak. O nie, chyba przegrałem. Tak, zdecydowanie. Ale niestety będę... muszę to zrobić. Nie, ja będę unikał tego miecza. Może dam radę. Powodzenia. Nie! O nie! Więc Łukasz jest zwycięzcą tego. Tak! Znam się na ma... Nie trafił. Nie wiem jak to możliwe, aczkolwiek... Łukasz, naucz się grać w Minecrafta. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się już jutro, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To na tyle, na razie.